kolejny dzień, kolejna czekoladka. A, serio? Rety kotlety, ale mam farta. Sam, czemu otworzyłeś tyle czekolady i żadnej nie dokończyłeś? O, Su, widzowie, kopę lat. Nie jestem tym samym szlamikiem, co kiedyś. Teraz jestem szefem gigantycznej fabryki czekolady. A, faktycznie. Czyli co? Smakowałeś próbek innych producentów? Su, twój kumpel jest spadkobiercą samego wedla. Wszystko zaplanowałem. Moim specjałem będzie czekoladowy szlamik. A to ciekawe. I kto je będzie robił? Oczywiście, że ty. Ktoś jeszcze? Musimy jak najszybciej zacząć, zanim konkurencja ukradnie mój pomysł. Pierwszy milion szlamików musi być gotowy na już. Że ile? Sam, to niemożliwe. Zróbmy jedną na początek. To jest nie do przyjęcia. Musimy podbić rynek. Muszą o nas trąbić. Czekaj, mam pomysł. Słuchajcie, jak powinienem nazwać swoją fabrykę czekolady? Piszcie w komentarzach swoje pomysły. No więc jaki masz pomysł na biznesplan? Zrobimy największy czekoladowy szlamik na świecie. My? Przyda się mnóstwo białego kleju. Aha, wlejmy klej do pojemnika. Serio, wyobrażasz to sobie? Jest tylko 5 biletów premium od wedla na całym świecie, a to moje ulubione czekoladki. Jeśli to nie jest znak... To dowód na to, że jesz za dużo cukru. No i co z tego? Pan Wedel na pewno by to docenił. Dobrze, już dobrze. Za chwilę chyba wszyscy docenimy. Przyniosę brązową farbkę. Chcielibyście pracować w fabryce czekolady sama? Piszcie śmiało w komentarzach. A oto i farbka. Doskonała, prawda? Żebyś wiedział, musimy ją dobrze wymieszać z klejem. Pyszności. Tylko, że to nie jest do jedzenia. Ale i tak wygląda smakowicie. Żarłoczny szlamik. Przynieś mi ostatni składnik. Wszystko już przygotowałem. Super. Teraz musimy to dokładnie wymieszać. Mam nadzieję, że nie miałeś chrapki na klej, co? Oczywiście, że nie. Nie jestem głupi. Pewnie, że nie. Myślę, że za bardzo lubisz jedzenie. Nie da się zaprzeczyć. Czemu czekolada ma leżeć nietknięta? Zaczekaj, ominiecie najciekawsza część. Za kogo ty mnie masz? Jestem poważnym biznesmenem. Robię wiele rzeczy naraz. Doprawdy? To kiedy napiszesz książkę o prowadzeniu firmy? Zobaczysz! I nie tylko o firmie. Mam wiele cennych rad. Bez wątpienia. Swoją drogą, nasz szlamik jest gotowy. Ale smaczne! Dobra, co teraz? Voilà! Wow, skąd to wziąłeś? Skąd owni? Haha, nie jesteś zwykłym szlamikiem. Wątpiłaś w to? Ani na sekundę. Musimy pomalować słoik na ten kolor. Tak jest. A tym pomalujemy nakrętkę. Widzę, że traktujesz to bardzo poważnie. A jak? Przed nami wielkie, słodkie czyny. Moja fabryka będzie najpiękniejsza. Aż zgłodniałem. Brawo, sama. Tylko niepracujący będą jeść. Moja fabryka będzie najbardziej magiczna na świecie. Znajdziecie tam wszystko, czego tylko dusza zapragnie. Na przykład gigantyczną Nutellę? Dokładnie. I co myślisz? Dobry pomysł. Pamiętacie, jak robiliśmy prawdziwą Nutellę? Oglądaliście ten filmik? Napiszcie w komentarzach. Swoją drogą, wiesz sam, że czekolada nie zawsze była słodka? Czekolada w języku Azteków to gorzka woda. Myślisz, że w to uwierzę? Ale ja nie kłamię. Rdzenni Amerykanie mieszali nasiona kakao z wodą i mieszali, aż tworzyła się pianka. Potem dodali papryczki chili. Że co? Okropność! Chyba nie wiedzieli, że kakao miesza się z mlekiem. Najwidoczniej nie wiedzieli.
bo nie było tam mnie i mojej fabryki czekolady. Ale Sam, to było tysiące lat temu. Gotowe, zobacz. Wow, wyszło lepiej niż się spodziewałem. Jesteś genialną asystentką. Daj spokój, przesadzasz. Hej, subskrybowaliście nasz kanał? Sprawdźcie i kliknijcie dzwonek powiadomień, żeby niczego nie przegapić. Otwieramy gigantyczny słoik Nutelli. Tak, tak! Nasze największe dzieło! Sam, łyżka chyba nie wystarczy. Więc wylej prosto na stolik. Nie zrobiłabym tego z prawdziwą Nutellą. Mówiłem, że wszystko zaplanowałem. Ale miłe w dotyku. I wygląda jak prawdziwa. Tylko, że bez bałaganu. Su, toż to czekoladowe morze! I te fale! Zupełnie jak w fabryce Wedla. Tylko nie wiem, czy tam była rzeka i wodospad. Poczekaj, panie Wedlu. Oto i wodospad. Zrobimy jeszcze jaskinię z czekolady. To trochę trudne. Chociaż... Damy radę! Woohoo! Super szlamik Sam i fabryka czekolady! A gdyby tak... Hieronimo! O, jak dobrze! Nie chcę ci przeszkadzać, Sam, ale pamiętasz o milionie czekoladowych szlamików? Tak się zastanawiam. Zmieniłam zdanie. Zrobimy to inaczej. Otworzymy studio zamiast fabryki. Będziemy mogli tworzyć mniej za więcej. I to mi się podoba. Szczególnie, że jestem jedyną pracownicą. Kupilibyście czekoladki z mojej fabryki? Napiszcie w komentarzach i zaproponujcie inne fajne rzeczy, które możemy zrobić razem z Su. Subskrybujcie nasz kanał i polubcie ten filmik, żeby wesprzeć naszą firmkę. Pa, pa!